Wiecie, no jeśli przegram, czy zostanę zniszczony w Szogunie, to nie będę nagrywać tego od nowa. Po prostu let's play zakończy się moją porażką. Wracam na prowincję, klęska armii, zaniepokoi mi Kagawa, Totomi, super. I ogólnie wszystko się wspina łeb. Tutaj dobijemy tych, żeby nam nie przeszkadzali. Może uda się też wyeliminować całkowicie ten ród Hojo. No bardzo fajnie. Będę musiał użyć Metsuke do zrobienia zwiadu. Inaczej będzie, inaczej mogę się natknąć na dość dużą nieprzyjemną armię. Nic nie ma za bardzo, więc. Nie powinno to stanowić większego problemu. Też automat. Przepraszam was na chwilkę, zaraz was wrócę. Hejka, już jestem, przepraszam, telefon miałem. Więc tak, zajmiemy Hojo. Będziemy mieć jaką taką rekompensatę za utratę tego wszystkiego. I odbijemy swoje miasto. Ciekawe, czy w ogóle uda się odbić to miasto. Dobra, automatyczne. Obrona jest dość silna, ma samurajów. Ale się udało, dobra. Świetnie. Pokojowa okupacja, oczywiście, bo to było nasze miasto. I od razu naprawimy je. Świetnie. Przy okazji trzeba byłoby zwerbować więcej jednostek. A że ja kasy za bardzo nie mam, oczywiście. Tutaj będzie trzeba werbować te jednostki. Ewentualnie możemy poprosić o sojusz z Hattori. Nie, Hattori się nie zgodzą, mają wrogość w stosunku do nas. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. To wygląda bardzo niedobrze. Chociaż jak zniszczymy Hojo, Lichy i Takeda. Takeda ma średnia, ma 4 prowincje, jest dość rozciągnięty. I do tego chyba nie kochają się z Ikko. To też fajnie. Dobrze wiedzieć. To kończymy turę. No jestem ciekaw, czy Takeda znowu przyśle oddziały, czy już sobie dał spokój z nami na pewien czas. Dał sobie chyba spokój, dobra. Albo zbiera większą armię. Bunt, gdzie bunt? O, świetnie, jeszcze buntu nie mam. Buntów jeszcze nie było. Co jest? Klęska żywiołowa i inne wydarzenia związane z wpływem na zadowolenie. Pewnie chodzi im o śmierć Diamo. Dajmo. Dobra. Jakoś sobie... A ci się skąd wzięli? Jasne cholery. Dobra, widzę, że... fajnie. Bunty mi ogarnęły wszystkie prowincje. Bardzo dobrze. No lepiej być nie może po prostu. A ja nie mam kasy, żeby to stłamsić. Świetnie. Oj, źle to wygląda, bardzo źle to wygląda. Dobrze, chociaż tutaj mamy kasę. A tą armię muszę odnowić, ona się będzie odnawiać troszkę. Też nie jest dobrze. Dobra, niszczymy Hojo. Skąd on wziął tyle ich? Bez jaj. No dobra, spróbujmy. Noś pewnie będzie przegrana. A może nie, mamy łuczników. Dobra, wystrzelaliśmy, świetnie. Pokojowa okupacja. Uznanie cesarza, tak, spadaj z tym uznaniem cesarza, nie obchodzi mnie na razie. I potężny ród przestał istnieć. Możecie zobaczyć koniec klanu Hojo.
Twoje machiny wojenne były niczym w porównaniu z moim wojskiem. Tak, to jest koniec klanu Hojo. Świetnie. I trzeba byłoby od razu zobaczyć, jakie mam nastroje w innych miastach. Albo nie, wiecie co zrobimy tutaj? Zrobimy nadzoruj armię. Świetnie. Znowu jestem całkowicie out of money. Many. Jeśli to przegram... Werbunek. Tu jest bunt. To się przynajmniej zbuntował. Jazda, jakiś Ashigaru. A wy kogo macie? A jak wygląda mój ród w ogóle? Mam kogokolwiek, któremu mogę dać dynastię? Daimo, jest jakiś daimo. Czy w którym miejscu jesteś? Armia. Tutaj, oczywiście musi być tutaj. Szlak by to trafił. Dobra. Czyli kończymy turę. Ewentualnie możemy dać plus 3 do zadowolenia. Naprawdę pieniędzy. Pieniędzy potrzebuję i to na gwałt. Dajmy koniec tury. Cały czas balansuję na krawędzi. O, świetnie, jeszcze chodzi o. Jeszcze Hattori mi wiedzie. Dobra. No to już jest na pewno przegrana. Przynajmniej w tym. Stracę kolejnego daimo. Coś nie mają szczęścia. No cóż. Przynajmniej buntownicy nie zdobyli innego miasta. Okej, okay. Ci nas nie interesują. Ci teraz zdobędą to miasto. Masakra. Świetnie. Kolejnego dajmo stracimy. Nie, no proszę. Da, to wygląda trecz tragicznie. Stracimy właśnie połowę państwa. A ci to już sobie się tłuką. Tracono na prowincję ojczystą. Nowa twierdza Totomi. Sagura jest nową twierdzą moją. Tracono rodzi dwie, wiem. Klęska armii. Źle to wygląda. Ej. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle to przejść, tą kampanię. Jest naprawdę trudno. Gdzie jest mój daimo? Teraz pyta. Dobra, tutaj. Jest jakiś nowy daimo. Tokugawa. Źle to wygląda. Czy ta kopalnia się już budowała? Tak, budowała się kopalnia. Dobrze, więc... Może uda się z kimś wreszcie nawiązać jakieś stosunki dyplomatyczne, na przykład Yamamochi. Na przykład handel by się przydał. Bardzo fajnie, dziękuję. Jeszcze byli Satomi, z którymi możemy nawiązać handel. Mowy handlowe, może przymierze? Nie, przymierze już nie chcecie, co? Nawet nie chcecie ze mną handlować, no pięknie. Mówię, Tokugawa ma tak przekichane na tej mapie, w tym okresie. Coś strasznego. I Magawa wrócili. No to co? No to czekamy, bo nic nie możemy zrobić. Nawet kasy nie mam na werbunek jednostek. I oczywiście Takeda zaraz wjedzie kolejną armią. Która jest tym razem znacznie silniejsza od mojej. Czemu wszyscy się na mnie rzucili? To jest normal! To jest poziom trudności normal! Dlaczego wszyscy chcą mnie bić? Dobra, co ty masz? Strasznie dużo. Jeszcze masz już z naginatami, samurai. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę prawie najsilniejsza jednostka. Armia. Armia z się. Nie mam pieniędzy, nie mam niczego. Dobra, trzeba będzie... Wyjdziemy stąd. Ewentualnie... Musimy stawić im czoła w polu, ponieważ nie widzę możliwości walki z nimi za murami. Ewentualnie może uda się przemknąć. Nie do tyłu, do jasnej cholery.
Możemy to się przemknąć jakoś obok nich. Ewentualnie pozbieramy armię i się przeniesiemy do tego miasta. I tu zaczniemy ekspansję na nowe terytoria. Tak, to chyba będzie jedyne wyjście, wiecie, po prostu uciec stąd, a następnie odbudować się i zacząć od nowa, na przykład w tym miejscu, zdobywając te trzy miasta. Nie widzę możliwości wygrania tego. Z jednej strony mam Hattori, z drugiej strony Takeda, która właśnie mnie zniszczy, nawet nie będę brał udziału w tej bitwie, bo zobaczcie, to jest bez sensu totalnie. Oni mnie zmasakrują. Nawet, nie, losowe. Damy automatyczne rozstrzygnięcie, przynajmniej komputer całkiem nieźle dowodzi i uszczknie im trochę. I na tym będzie koniec. I kolejny Daimo zginął. To po prostu co turę gni mi Daimo. Świetnie. No i pójdziesz za ciosem, co? Dobra, realizuję swoją politykę, jaką powiedziałem wcześniej. Cofnąć się do jednego miasta. Zgrupować armię. Liczyć na łut szczęścia, że się będę mógł odbudować. Tak, wiem, że utracono prowincję. Klęska armii. Zastój w handlu, wiem. Tak samo, tych też wycofamy. To jest mój Daimo, tak? Dobra, to Daimo też przeniesiemy. Źle to wygląda, bardzo źle to wygląda. Dobra, trzeba będzie w takim razie tutaj się osiedlić. Czy ty masz cokolwiek, co by przydatne by było? Nie masz nic ciekawego w zasadzie. Jeden plus, że wskoczyły mi podatki w górę, bo straciłem dużą armię. Przestała wysysać ze mnie pieniądze. Ewentualnie nawet wiecie co, bo tutaj jest Ikko. Tu Hattori. Oni się będą wykrwawiać nawzajem. Takeda może im wjechać też. Tylko też nie bardzo wiem, co ja mam z tego, bo nic. Dobra, będziemy najwyżej wywołamy, znaczy wypowiemy sobie wojnę z klanem. Wrogość. Może tu poprosimy o rozejm, bo nie wiem, zażądaj rozejmu. Niskie. Och, masz ty miły? Dobra, z Satomi. Chociaż umowa handlowa, proszę. Dziękuję. Jedyną szansą dla mnie jest zniszczenie klanu z Satomi i zdobycie tej części Japonii. I małego, tego małego półwyspu. Kazusa. No, a zobaczcie w ogóle, co tu jest. Tego nie widzieliście, he? Tu jest prowincja Bungo. Dobra. Czyli cofamy. Znaczy dalej turę idziemy następną. No i widzę, że to Takeda się na nas uwziął. No, ja muszę się wycofać. Nie mam szans z nim. To my te dwa.